Dobra, to kontynuujemy dalej nasze... naszą wielką kradzież aut 5. Na lotnisko powiadacie, żeby jechać, tak? No to przejedźmy się na lotnisko. Powiadacie, że gdzieś tutaj jest lotnisko, tak? Z tego co rozumiem. Gdzieś w tych okolicach, z tego co zrozumiałem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Z tego co mi mówiliście. Ups, 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 ups. Shit. Nie do końca. W ogóle czemu mnie goni policja? Za to małe byknięcie co zrobiłem? Czy co? Ups. Dobra, jedziemy. Ale kurczę, fajnie by było zagrać w tę grę na PC-cie, naprawdę. Bo no, na konsolach działa, no okej, okay, działa to na playaku, no ale szału nie ma. No jednak chciałbym zagrać w coś z ostrzejszą grafiką. Nie chodzi mi, żeby po prostu ona była jakaś ładniejsza, tylko żeby rozdziałka była wyższa. Rozdziałka to naprawdę jest... no to jest problem. Czy tam jakiś motocyklista jechał? WTF? Ej. Co to było? Ups. Wow. Panie, jestem niewinny. Czy jakoś tak? W prawo. Dobra, zgubili mnie. W sumie ja ich zgubiłem. Ale dobra, tam policja jest. Stop. Teraz gram Michaelem. Michałem. W sumie. Gra Michałem. Czy ja jestem już na lotnisku? No to wygląda. Że trafiliśmy na lotnisko. Zaraz. Czy jakoś tam się do... Trzeba jakoś do środka się dostać. Tu pytanie, jak się na lotnisko dostać? Tutaj? No, wygląda, że tu możemy wejść. Okej. Nie, tędy nie wejdziemy. No dobra, to będzie problem z wejściem do auta, już widzę. Ktoś mówi, że dalej w prawo. No dobra, zobaczymy. Czy gdzieś tu wjazdu. Boże, jest. Wygląda to, że jakiś wjazd tu jest. A nawet bym powiedział zjazd, a nie wjazd. Okej. Gdzieś się dostaliśmy. A teraz czas na jedną z zawsze z najlepszych części, jeśli chodzi o zabawę w GTA, czyli znajdywanie drogi na lotnisko. A się piękne przez bramę wbiłem. Idealnie, chociaż nawet jej nie widziałem. Okej. Tutaj raczej nie. Ale wygląda na to, że trafiliśmy. Jakiś w ogóle helikopter leci. Ej, strzelają do mnie! Ej. Bez takich mi tu. Ej. Oh shit. Czy tym czym budżetem można... Czy tym można latać? Jezus, strzelają. Czy tu można do tego wsiąść? Nie, do tego nie. Podałoby jakieś auto pożyczyć. Pożyczę sobie radiowóz. O ile dożyję, żeby dobyć do niego. Dobra, gazu. Teraz, tu mamy odrzutowiec. Ale tego dużego możemy pożyczyć, czy tylko te małe? Bo do tamtego nie mogłem wsiąść.
Do samolotów tak się nie wsiada. A Boże, ja nie wiem jak się wsiada z samolotu, Jesus. O Boże, pięknie mi to wyszło. To myślę, że długo nie pożyjemy. I takśmy sobie poratali. I tak sobie polataliśmy. Pięknie wyszło, wprost cudowne. Prawie się udało. (10/10). Dobra, spróbujmy jeszcze raz tam dotrzeć. To w ogóle jest jakiś maraton, co ciekawe. Ale ja chcę jednak dostać się na lotnisko, bądź co bądź. A jeszcze raz spróbujemy zdobyć jakiś samolot. Może taksówką, zobaczymy czy taksówką można się przejechać. Boże, jestem niewinny, to nie ja. Jestem niewinny. Nic nie zrobiłem, to nie ja. Boże, będą się strzelać. Jezus, strzelają się! Jak słodko. Pożyczymy sobie pistolet. Jak oberwał. Ej, policja mnie goni za to, że go skatowaliśmy. Jaki beton, Boże. Pożyczmy sobie Priusa. Jestem niewinny, Boże, pomogę wam, debile. Za pół mózgi. Lepszą broń kupić, no to nie byłby głupi pomysł. To nie byłby głupi pomysł, ale to później, najpierw samolot. Moski, ty zawsze jesteś niewinny. Oczywiście, że tak. Chciałem tylko się zabawić, kurczę, w... Kurczę, wzorowego obywatela. I co? I mnie za to jeszcze, kurczę, skarcili. Ja się tak nie bawię. Wow, wow, wow. Cześć, policjo. Priusa nie dogonicie, noby. Suckers. Oh fuck. Oh fuck, dogonili. Dogonili Priusa. O o Boże. Trochę to nie wyszło po mojej myśli. Ale tylko trochę. To co, dostanę się w końcu na to lotnisko, czy nie? No dajesz, 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 dziadku, dajesz. Go, 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 go. Kamuza. Oh yeah. Może teraz dojedziemy w końcu. W końcu dojedziemy do tego samolotu. Co streamujesz? No chyba widać, co streamuje w Wojszach. Wydaje mi się, że to widać na pierwszy rzut oka. Mogę się mylić. Mogę się naprawdę mylić, ale wydaje mi się, że to jednak jest dość oczywiste. Coś tam Dawcie pytał się, że kupuje GTA i wspólny multiplayer. Wiesz co, Dawcie, niech ten multiplayer najpierw wyjdzie, a potem pogadamy. Zresztą wiesz, dużo osób chce tam zagrać multika, więc nie obiecuję wszystkim, że zagram. Ze wszystkimi. No to może się różnie skończyć. GT Armat 5, tak. O, kurczę, w ogóle zagram sobie tą Grand Theft Armę, że tak, to moją Grand Theft Armę, ale są problemy z serwerami, kurde. Nie ma takich, jakbym chciał, bo jednak House Life to jednak nie jest do końca to, co bym chciał.
Bo jak macie znajomych, których interesuje GTA 5, to niech walą, niech wchodzą na streama. Dajecie im znać, że Moskit streamuje jedną z najważniejszych gier tego roku. Jak na razie jest spoko, jest naprawdę spoko. Kurczę, już widzę, że tylko człowiek wjedzie na lotnisko, już go gonią. Cholera. Nie dadzą człowiekowi się pobawić, no. Boże, na lotnisko nie można wjechać. Syf. Helikopter, niedobrze. Ale jest odrzutowiec. Dobra, ostatni raz. Teraz musi się udać, musi! Można cofać? Można! Jest! Startujemy! Woohoo! Jak się chowa pod wodzie? Dobra. Jest, lecimy. Ciekawe, do nas ciągle strzelają gimbusy. No już nie na długo. Jest! W końcu się udało. Można sobie sprawdzić, jak duży jest Los Santos. Włącz SAS. Oh yeah. Można sobie włączyć nawet kamerę kinową. Ej, spoko to wygląda. Nie chcę zmówić, ale Los Santos daje, kurde felas, radę graficznie w tym momencie. Naprawdę. Ej, zobaczcie tylko na to. Ciekawe, czy im policja goni. To co, boimy się małe akrobacje lotnicze? Hydra lepsza. No nie mam na razie hydry. Wow, ale powiem wam, że tak trochę mało, tak mało pewnie się lata tym cackiem. Naprawdę, tak bez strzału. Dawaj GTA Online, tak. Tak, GTA Online... Boże, dostaję to bez komentarza. GTA Online wychodzi dopiero na początku października. WTC drugie, dawaj, Jezus, nie. Czemu w ogóle nam tak znosi? Czemu go tak znosi? Na lewo, prawo? To się może powiedzieć? Ja nie skręcam, a samolot sam skręca. O co chodzi? Jakieś turbulencje, kurde, czy co? To jest w ogóle chyba drugie lotnisko. Oberwałaś, no może dlatego w sumie, jest to możliwe. Lądujemy? W końcu lądujemy samolotem, to nie powinno być nielegalne. Lądowanie samolotem na lotnisku. No hello. Attention aircraft, this airspace is prohibited. Oh fuck. Reverse course now. Oh fuck. Oh shit. Oh fuck. Oh shit. Oh shit. Oh fuck. To chyba nie był najlepszy pomysł. O Boże. O Boże. To zdecydowanie nie był najlepszy pomysł. O Boże, gdzie w ogóle wywaliło? Na się większego oddalenia dać? No kawałek przelecieliśmy, no bądź co bądź. O Boże. To może jednak przyłączmy się na Franklina, co wy na to? Jak sobie Michael sam teraz radzi. O Boże. A czemu co tam Franklin porabia?
U jaką ma zdolność specjalną Michael? Bullet time? Siema, Franklin. Oh, man, this shit bomb. BJ XL został odholowany? O Boże. Odchowali nam auto, gnoje. W ogóle, o, odpicujmy sobie auto Franklina. Co wy na to? Odpicujmy sobie autko Franklina. To byłby dobry pomysł. Coś nam Franklin napisał. Postrzelaj nas... A, tam. Musimy... Michael zajęte. Ciekawe dlaczego? Czyby dlatego, że jest na wygwizdowie? Chwila, jak mu mogę... Chciałbym mu odpisać. Boże, chyba usunąłem jego wiadomość. O, fuck. No trudno, bywa i tak. Bywa i tak. Gazu! Iha! Shit! Nie ma to jak dobra muzyka, wiatr w mych krótkich włosach, w mych krótkich afroamerykańskich włosach i niski frame rate na konsoli. Tak, to jest to, co wszystkie miśki lubią najbardziej. Wow, shit! Na autostradę Kerbali jedź. I w lewo, skręcamy. I w prawo. Jesteśmy na parkingu. No bo co z tym autem? Chwila, tutaj coś było. Czemu akurat w tym miejscu? Co szczególnego jest w tym miejscu? Ja się pytam. Dobra, jest i nasze... To jest nasze auto? Boże, Boże, zaraz. Czy to jest... Ja sobie go nie przypominam. Ja sobie tego auta nie przypominam, żeby ono było nasze. Ja sobie inne auto przypominam, że mieliśmy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dobra, trudno. Jedziemy na misję. Ciekawe jak nam się... Jak nasz kumpel Michael się miewa na zadupiu. To jest dobre pytanie. Simeon, Boże, czego ten stary pierdziel chce? Hey, look, man. Look, you were like a son to me. Employee of the month. Does that mean nothing to you? Man, the dude had a gun in my head. No loyalty, no integrity. You should have taken the bullet. My business, my totally legitimate business. You're fucked, my boy. Fucked. Masz pecha, ziom. I to dużego. Tak, Evil, jestem dopiero na początku. Praktycznie. Ale gram ile wlezie teraz. Do upadłego. Od P rób? No dobra, zrobię od Franklina, potem od P. W ogóle pieseł jest tutaj. No pięknie mi to wyszło. No cudownie. Boże, co ja robię?
Dobra.